Witam, nazywam się Paweł Tarczyński, a to jest kanał grupy Skrzynia Narzędziowa i Organizacja Warsztatów. W dniu dzisiejszym zaprezentuję Wam skrzynie warsztatowe, skrzynie z szufladami. Będzie to Getter Toolhest. Musimy pamiętać, że skrzynie te możemy nabyć w kilku wersjach, tak? W kilku gotowych setach. Mamy sety, które się nazywają set 4, set 5, set 6 i 6-7. Set 7 polega to na tym, że w zależności ile mamy szuflad, ile skrzynek z różnymi szufladami, tym ta nazwa jest wyższa, tak? Czyli jeśli mamy 7 szuflad, jest to set 7. Ale podstawowym budulcem tych setów są trzy rodzaje skrzyń. Skrzynia z pojedynczą szufladą, skrzynia z potrójną szufladą oraz skrzynia z podwójną szufladą. Fajnie jest, że mamy szuflady różnych wysokości, tak? Bo mamy w potrójnej skrzyni mamy szuflady, które wysokość mają... Czekajcie, już Wam podam. 5,5 cm. Mamy szufladę pojedynczą, która jest bardzo głęboka, bo ma 17,5 cm. Oraz mamy szufladę średnią, która ma wysokość 11,5 cm. Więc tak naprawdę możemy dobrać szuflady pod dane zapotrzebowanie. Tak? Potrzebujemy szuflady, nie wiem, na wkrętarki. Średnia będzie idealna. Potrzebujemy schować jakąś pilarkę. Bez problemu nam wejdzie do szuflady pojedynczej, tak? Tej największej. Potrzebujemy mieć szuflady na drobnice, jakieś nakrętki, na jakieś klapcążki. Potrójne szuflady będą idealne. Jest to wersja, moim zdaniem, przynajmniej wersja budżetowa, ponieważ te szuflady możemy kupić już za 500 zł za set. Więc cena jest naprawdę fajna, przystępna, bo w porównaniu do profesjonalnych szuflad warsztatowych to kosztuje ułamek ceny. Na każdej skrzynce mamy przetłoczenie, takie plastry miodu, które mogą służyć za blat roboczy, więc jeśli mamy ustawione te skrzynki tak, że góra jest widoczna, tutaj możemy spokojnie sobie jakieś narzędzia ułożyć, możemy jakąś pracę wykonywać na tym secie. Co najważniejsze, wszystkie skrzynki mają takie przetłoczenia, możemy je bez problemu nosić, ale mimo że to są szuflady warsztatowe, w komplecie, w każdym secie mamy coś takiego. Są to nóżki, które możemy sobie zmontować i wtedy mamy nie dość, że szuflady, to mamy mobilny wózek warsztatowy, tak? Możemy tym jeździć. Oczywiście te nóżki to są takie typowe nóżki, nieduże nóżki, kółka nieduże, więc możemy tym jeździć po warsztacie, gdzie mamy wylewkę w miarę gładką. Do jazdy po terenie to się nie nadaje, tak? Więc nie pojeździmy tym po bruku, nie pojeździmy tym po błocie, ale na warsztacie jak najbardziej tak. Cała konstrukcja skrzynek jest dość prosta. Mamy tutaj wykorzystane plastikowe prowadnice, chociaż mimo tego, że one są plastikowe, działają bardzo płynnie, nic się nie ugina. Możemy tutaj spokojnie te 5-6 kg towaru wrzucić i nie będziemy narzekali, tak? Szuflady działają, tak jak mówiłem, płynnie, ale i cicho. Jak widzicie, tutaj jest prowadnica. W każdym zestawie, tak jak mamy na przykład skrzynię podwójną, mamy podziałki, tak? Możemy sobie zostawić szufladę z samymi przegrodami. One są grube, szerokie, więc nawet przy jakichś większych narzędziach to nie będzie się uginało. Ale mamy też zapas kubełków, jeśli byśmy chcieli trzymać w środku jakieś drobne rzeczy, tak? Tak samo mamy przy szufladzie potrójnej. Mamy szufladę pustą. Mamy szufladę kolejną pustą, ale w trzeciej już mamy kubełki oraz mamy przegrody, więc producent nie daje nam zagospodarowania wszystkich przegród, ale w każdym takim secie, gdzie mamy potrójną lub podwójną, mamy w jednej z szuflad przegrody i kubełki, co też umożliwia nam tam jakieś lepsze zagospodarowanie tego sprzętu. Same skrzynki nie są wielkie, ponieważ tu mamy zewnętrzny wymiar 27,5 na 55, więc szuflada w środku daje nam 23 na 44 cm.
nie są takie, jak mówię, szuflady super pojemne, ale na warsztacie, na klucze, na nasadki bardzo dobrze to się sprawuje. Powiem wam, że odkąd mam Toolheadsta, pozbyłem się wielu skrzynek tradycyjnych i po prostu w warsztacie przechodzę, będę miał tylko Toolheadsta oraz szuflady Skatera Connect. Bo uważam, że jeśli chodzi o takie prace typowo warsztatowe, no nie ma nic lepszego i nic wygodniejszego od tych naszych szuflad, ponieważ szybciej to biorę, tak? Nie muszę wykorzystywać systemu książki, nie muszę zdejmować skrzynek, po prostu wysuwam i mam do wszystkiego dostęp. Tutaj cena jest ok, więc też warto pomyśleć i zakupić sobie kilka takich setów. Jeśli mamy duży warsztat, mamy sporo narzędzi, możemy dzięki temu fajnie to poukładać. Tak, opisujemy sobie każdą skrzynkę. Oczywiście w skrzynkach tradycyjnie mamy, w skrzynkach, we frontach mamy tradycyjnie miejsce na naklejkę, więc możemy nakleić opis zawartości, co też nam ułatwia magazynowanie i znajdowanie poszczególnych elementów. Wszystkie skrzynki mają blokadę. Tak, mamy blokadę, wystarczy podnieść do góry i szuflada jest zablokowana. Dodatkowo możemy to sobie zabezpieczyć kłódką, więc też jest dostęp przed osobami trzecimi. Chociaż wiadomo, to wszystko są zabezpieczenia plastikowe, więc jeśli ktoś by chciał się włamać, to i tak włamie się do środka. Ale fajnie, że ta funkcja jest. Mamy możliwość przykręcenia tych skrzynek do ściany, przynajmniej nie możemy ich jako tako powiesić, bo takiej funkcjonalności nie ma, ale jeśli mamy wysoki set, z tyłu mamy otwór, dzięki któremu możemy złapać po prostu, dowiercić do ściany i ten słupek nie będzie nam się przechylać do przodu, to nie poleci. To też jest fajne zabezpieczenie i fajnie, że producent o tym pomyślał, ponieważ nie zawsze będziemy mieli set, który ma wysokość powiedzmy 1,20 m, a nieraz możemy sobie szuflady ustalić na 2 czy na 2,5 metra i po prostu z jakiegoś taborecika wyjmować, tak? Jeśli jesteśmy ograniczeni miejscem, musimy iść w górę, a nie na boki. Więc to też jest przydatna rzecz. Wszystkie oczywiście skrzynki możemy dowolnie łączyć, tak? Mamy boczne konektory plastikowe, które widzicie tutaj i możemy sobie sety według uznania pomieszać. Nie musimy kupować gotowego seta, możemy sobie wziąć na przykład same niskie szuflady lub same wysokie. Wtedy układamy to na stosie, podpinamy kółka i mamy fajny buzeczek warsztatowy lub sztywną półkę z szufladami. Myślę, że na razie tyle. Niedługo zobaczycie zagospodarowanie, bo tak jak wam powiedziałem, te szuflady u mnie zostają na dłużej. Mam nadzieję, że na stałe. Będę je w warsztacie zabudowywać, będą służyć tutaj do pracy i będą powoli zastępować tradycyjne skrzynki. Myślę, że tyle. Do usłyszenia. Dajcie suba, dajcie komentarz i trzymajcie się. Cześć!